Poranek Radia TOK FM. Teraz mamy strażników krzyża. To mi Iran przypomina troszkę. Księdzu też, mam nadzieję, troszkę taki niepokój się budzi. No, ale jaka siła polityczna za nimi stoi? Kto nimi manipuluje? Odpowiem panu redaktorowi w ten sposób. Nie chcę mieszkać w państwie, które nie umie sobie poradzić z kilkunastoma ludźmi w jednym miejscu. I to wcale nie siłą. Nikt tego nie chce, żeby siłą usuwać krzyż. Wczoraj to powiedział arcybiskup Nycz. Nie wyobraża sobie rozwiązania tej sytuacji siłowego przeniesienia krzyża. I nie chcę mieszkać w państwie, które nie poradzi sobie w negocjacjach z kilkunastoma ludźmi. Na miłość ludzką. Czyż nie ma w tym kraju zawodowych negocjatorów? Są. A czyli nie trzeba spowiednika bardziej niż negocjatora? Nie. W tym wypadku nie. Bo oni jednak ten krzyż, to ksiądz sam mówi, że zrobili z krzyża zakładnika. Tak. Z punktu widzenia chrześcijańskiego, katolickiego, to jest profanacja. Być może jednym z negocjatorów powinien być duchowny. Być może. Ale Marsjans, przecież to jest profanacja i że... No, nie jest to zachowanie, którego by sobie życzył człowiek, który dba o krzyż, który przychodzi tam i słyszy krzyki podpitych ludzi. Widzi takie na przykład hasło. Precz z krzyżami, na stos z moherami. To nie jest happening. To jest lekcja nienawiści. To mi się Orwell przypomina, rok 1984. Mnie raczej miś, prawdę mówiąc. Bo to jest z poetyki śmieszne misia. Śmieszne to nie jest, niestety. Miało być chyba. Miało być, ale sam organizator tego happeningu powiedział, to nie tak miało być. I taki. Bo to raczej jest serii Księża na Księżyc takiej, prawda? Księża na Księżyc pół biedy. Natomiast nie, ja sam widziałem to hasło. Ja byłem wówczas w czasie tego spotkania wieczornego, bo chciałem się naocznie przekonać, jak tam jest. I to nie wyglądało śmiesznie. A rozpoznał ktoś księdza? Nie.